Ważny 13-kilometrowy odcinek biegnący przez kilka miejscowości i nad autostradą będzie remontowany. Coraz bliżej rozpoczęcia prac na drodze wojewódzkiej 925. To droga dojazdowa do autostrady A1 od Rybnika przez Przegędzę, Stanowice i Bełk, a potem aż do Rudy Śląskiej. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na wykonanie tych prac. Mają one potrwać 33 miesiące, będą kosztować ponad 321 milionów złotych. Karolina Komada. Po kilku latach starań i planów droga wojewódzka 925 od Rudy Śląskiej do Rybnika doczeka się przebudowy. Umowa podpisana, a prace rozpoczną się na początku września. Bardzo szeroki zakres robót, jeżeli chodzi o przebudowę tej drogi, poprawę bezpieczeństwa dla pieszych, dobre oznakowanie i przede wszystkim właśnie wyciszenie poprzez specjalną nawierzchnię bitumiczną hałasu, bo oczywiście to zawsze powoduje przez te gminy, które przebiegają właśnie takie drogi wojewódzkie, ekspresowe, że ta głośność to jednak uprzykrza życie wszystkim, jest irytująca i denerwująca, no ale z drugiej strony właśnie tutaj po raz kolejny stosujemy taką technologię, która wytłumi ten niepotrzebny hałas. Wykonawca ma 8 tygodni od momentu podpisania umowy, aby zaplanować i uzgodnić przebieg ścieżek rowerowych. To nie jedyne zmiany, jakie przewidziane są na drodze 925. Pojawią się zabezpieczenia pieszych w postaci barier U11A i U12, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Sama jezdnia będzie poszerzona do 3,5 metra jednego pasa ruchu, czyli łącznie około 7 metrów. Będą wybudowane nowe wjazdy i zjazdy do posesji, przebudowa skrzyżowań i rond. Przebudowa tego 13-kilometrowego odcinka zostanie podzielona na 5 etapów, a cała inwestycja pozytywnie wpłynie na pozostały fragment drogi 925, który od lat stanowi ważny element dla kierowców w Rudzie Śląskiej. Moje miasto od wielu lat, od 2010 roku, buduje właśnie nowy przebieg trasy 925. W naszym mieście nazywa się to trasa NS. Więc jest to taka pierwsza inwestycja w naszym mieście o największej wartości, rozwiązująca wiele problemów komunikacyjnych w moim mieście, no i otwierająca tereny inwestycyjne. W naszym mieście ma ta droga pełnić funkcję jakby bezkolizyjnego przejazdu pomiędzy drogową trasą średnicową a autostradą A4. Koniec prac przewidziany jest na 2026 rok.